Cała prawda o rządzie PiS. Witajcie na kanale Prawda.pl. Zachęcam na wstępie do subskrypcji tego kanału oraz do obejrzenia ponad 200 filmów na tym kanale, bo tyle już ich jest. I przechodzimy do tematu. Zwolennicy rządu twierdzą, że PiS rządzi bardzo dobrze i nie ma nic, co zrobił źle, natomiast przeciwnicy twierdzą, że robi wszystko źle. Więc jaka jest prawda? Dowiecie się w tym odcinku, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. I uwaga, dowiecie się nawet ciekawostek, których nie mówią ani w wiadomościach na TVP, ani w faktach TVN, czyli deutschlandzkiej telewizji Tuska. Zacznijmy na początek od tych dobrych rzeczy, które PiS zrobił. A jest ich więcej niż tych złych. 500+, mieszkanie plus, reforma systemu edukacji, darmowe leki dla seniorów, zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków, ochrona ziemi rolnej przed spekulacyjnym wykupem przez obcokrajowców, podatek bankowy, zakaz zabierania dzieci rodzicom z powodu biedy, ustawa antyterrorystyczna, ustawa dezubekizacyjna, plan rozwoju Polski, CIT 15%, obniżenie wieku emerytalnego, przywrócenie komisariatów, wyższe emerytury, podwyższenie płacy minimalnej, bezpieczne Światowe Dni Młodzieży, ochrona przed imigrantami, spadek bezrobocia, zmiany w systemie sprawiedliwości, rozbudowa i modernizacja armii, odbudowa polskiego przemysłu, kwota wolna od podatku podwyższona, odnowienie współpracy w Grupie Wyszehradzkiej. Tutaj macie plan według Prawa i Sprawiedliwości, który miał wejść w życie. Deficyt sektora instytucji rządowych. No, do 2019 roku to tak wyglądało, a nawet lepiej. Natomiast w 2020 roku z powodu pandemii ten deficyt w porównaniu do PKB był niestety o wiele większy niż te 1,2% i był najwyższy w tej dekadzie. A przez co? Przez pandemię COVID-19 i przez obostrzenia, na które dopiero w tym miesiącu prezes Jarosław Kaczyński doszedł do wniosku, że te obostrzenia w sprawie wcale nie pomagają. Więc pobłądziliśmy złą ścieżką, ale nie my jedyni, ponieważ cały świat popełnił ten błąd i na przykład Holandia i większość krajów dalej wprowadza, potocznie mówiąc, restrykcje, przez co ich gospodarka jeszcze bardziej spowolni. Szkoda tylko, że pan prezes Kaczyński tego nie wiedział w marcu 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia, że te obostrzenia nie pomagają w tak dużej skali, a szkodzą gospodarce. Gdyby nie to, ten plan zostałby prawdopodobnie zrealizowany. Wzrost gospodarczy w Polsce na przestrzeni lat. W 2000 roku było to ponad 4,5%. W 2001 nieco ponad 1%. W 2002 2%. W 2003 nieco ponad 3,5%. W 2004 nieco ponad 5%. W 2005 nieco ponad 3% i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, jak Platforma obejmowała władzę, to wzrost PKB miał aż 7% i od momentu, kiedy PO objęło władzę, zaczął spadać PKB. Wzrost gospodarczy. W 2008 wyniósł już 4%, nieco ponad 4%, w 2009 niecałe 3%, w 2010 3,5%, w 2011 5%, w 2012 1,5%, w 2013 też około 1,5%, w 2014, jak tutaj widzicie, to jest nieco ponad 3%, natomiast odkąd PiS objął władzę, jak widzicie, 2015 to jeszcze rządy przed PiS-em, od 2016 to są rządy PiS-u, czyli 2016 to jest 3%, natomiast od 2017, jak widzicie, wzrost gospodarczy oscyluje w granicach okolicach 5% rok do roku. Natomiast można by było go jeszcze bardziej podwyższyć, ale o tym już pod koniec filmu w ciemnych stronach Prawa i Sprawiedliwości. A w tym roku ma być również rekordowe z rządów PiS-u wzrost gospodarczy o 6,4% i gdyby nie było pandemii i gdyby rząd polski, jak i
większości krajów na świecie nie popełnią tego błędu z tymi obostrzeniami, to prawdopodobnie w 2020 też byłby wzrost gospodarczy w okolicach 5%. Tutaj kolejna rzecz, o której ani wiadomości TVP, ani nikt prawie nie mówi. Czyli kurs euro w stosunku do złotego. Jak widzicie, jak PO objęło władzę, to kurs euro kosztował w stosunku do złotego, czyli za euro płaciliśmy nawet do 3,20, czyli 3,20 groszy. Natomiast już niecały rok później, w połowie 2008 roku, płaciliśmy o 48% więcej, czyli nawet 4,70 zł za to samo euro. Ktoś powie, kryzys finansowy. No dobrze, okej. Okay. Tylko że teraz z zapisu, kiedy jest większy kryzys pandemiczny i tak się najeżdża na prezesa Glapińskiego, który tak dodrukowywuje pieniądze, to zobaczcie, o ile kurs euro w stosunku do złotego spadł. O jakieś 7%, a tu o 48% w kryzysie o wiele mniejszym. Który miał miejsce oczywiście na przełomie 2007 i 2008 roku. Jak widzicie, jak PO obejmowało władzę, to 3,21, a niecały rok później już 4. A jak widzicie, już niecały rok później kosztował 4,72, a momentalnie nawet 4,92. Natomiast w 2019 roku w życie weszła piątka Kaczyńskiego, czyli 500 plus na pierwsze dziecko, ponieważ 500 plus od 2016 roku do właśnie 1 lipca 2019 roku kosztowało budżet państwa 24 miliardy złotych, a teraz kosztuje 40 od tego momentu. Trzynastka dla emerytów i rencistów oraz 14 emerytura. Brak podatku dla pracowników do 26 roku życia. Obniżenie PIT-u pracowniczego. Przywrócenie zredukowanych wcześniej połączeń autobusowych. Oraz, jak widzicie, ma kosztował od 39 nawet do 42 miliardów złotych, czyli tyle, ile 500 plus, mniej więcej. I piątka Morawieckiego. 500 złotych dla firm, mały ZUS dla małych przedsiębiorców. Godnie z pakietem, jeśli miesięczny dochód firmy nie przekracza 6 tysięcy złotych, a miesięczny przychód 10 tysięcy. Przedsiębiorca zapłaci miesięcznie średnio o 500 zł niższą składkę do ZUS. Z propozycji ma skorzystać ponad 270 tysięcy przedsiębiorstw w Polsce. Ryczałtowy ZUS bez zmian. Premier zapewnił, że ryczałtowy ZUS dla przedsiębiorców o przychodach powyżej 10 tysięcy złotych pozostanie bez zmian. Będą oni rozliczali składki na obecnych zasadach. Zmiany nie będą wiązały się z jakimkolwiek podwyższeniem stawek ZUS dla przedsiębiorców, podkreślano w pakiecie. Prosty PIT. Ryczałt dla do 2 milionów euro. Zgodnie z zapowiedzią, limit przychodów, do którego firmy mogą ryczałtowo rozliczać podatki, zostanie w pierwszej kolejności podniesiony czterokrotnie, z 250 tysięcy do 1 miliona przychodów. W przyszłości próg zostanie jeszcze podniesiony do 2 milionów euro. Czwarty z piątki Morawieckiego to 9% CIT dla 2 milionów euro przychodów. Obniżona od 2019 roku do 9% stawka podatku CIT obejmie większą liczbę firm. Limit przychodów zostanie bowiem podniesiony z 1,2 miliona euro do 2 milionów euro. I piąty z piątki Morawieckiego to 1 miliard złotych na bezpośrednie wsparcie inwestorów. Premier Morawiecki zapowiedział, że ponad 1 miliard złotych zostanie przeznaczony na małe i średnie firmy, które chcą rozwijać się na polskim rynku. Dobrze, przechodzimy do Polskiego Ładu. Przyczyny inflacji. Wiele osób twierdzi, że za inflację odpowiada rząd. Absolutnie nie. Przyczynami inflacji są trzy przyczyny. Pierwsza przyczyna to unijny podatek od emisji CO2, na który zgodził się Donald Tusk w 2011 roku. I Unia nie pozwala tego podatku obniżyć ani zlikwidować, mimo wszystko, że ten podatek unijny stanowi 67% kosztów produkcji energii elektrycznej. A Donald Tusk jest prezesem Europejskiej Partii Ludowej, która rządzi obecnie Unią Europejską, więc
Wystarczy, żeby powiedział do nich, jako kolegów, żeby zlikwidowali albo obniżyli unijny podatek od emisji CO2 i już byłby obniżony. Natomiast druga przyczyna to rosyjski gaz, który zostaje ograniczony, przez co rosną ceny. Przez to, że rosną ceny, gaz jest droższy, a przez to, że jest tego gazu mniej, to rafinerie w całej Europie, żeby tego gazu nie brakło, do każdego litra benzyny dają więcej ropy, która jest droższa od gazu, co sprawia, że te ceny idą tak w górę, jak idą. Natomiast w Holandii już cena za litr paliwa potrafi kosztować przeliczeniu na złotówki 8 zł i 20 parę groszy. I tutaj również mógłby się Tusk odezwać do swojego kolegi Putina w sprawie, żeby tą inflację obniżył w ten sposób. I trzeci powód to obostrzenia, przez które po części rząd miał wpływ, ale to nie tylko polski rząd, ponieważ państwa na całym świecie, jak już wcześniej mówiłem, wprowadziły te obostrzenia. Przez co teraz jest ożywienie gospodarcze, przez które jest większy popyt, które sprawia, że jest inflacja wyższa. Poza tym w Polsce, w Europie i w większości państw świata jest prawo rynku. Czyli, że rynek ustala sobie ceny. Zapraszam do drugiej części na tym kanale pod tytułem Cała prawda o rządzie PiS, część druga, w której będzie o tym, czy samorządy stracą na Polskim Ładzie oraz o tym, oraz o ciemnych stronach PiSu. Czyli będzie głównie PiS pokazany z tej drugiej strony. I do zobaczenia. Cześć.